najbliższy weekend kolejna, już 19. edycja pikniku kawaleryjskiego. Ta ciesząca się ogromną popularnością doroczna impreza organizowana przez Suwalskie Muzeum Okręgowe we współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Suwałki Artura Płońskiego oraz OSIR-em i Ośrodkiem Jeździeckim w Rygielnicy. Wzorem lat ubiegłych jest znakomitą okazją, by przyjrzeć się sprawności i koni, i jeźdźców. Pierwszy konkurs odbędzie się w sobotę. Próbie dzielności zostaną poddane konie. Próba dzielności konia to jest taka konkurencja wymyślona dla kawalerzystów, żeby sprawdzić wszechstronność możliwości użycia konia w warunkach bojowych, bo przecież wszystkie te zawody, które były rozgrywane, były pod tym kątem organizowane i w naszym wypadku chodzi o to, żeby koń miał do sforsowania przeszkodę wodną, do czego znakomicie nadaje się Zalew Arkadia od bardzo wielu lat. Wcześniej tę rolę pełniła rzeka Czarna Hańcza. Są rozstawiane przeszkody i to różnego rodzaju, zarówno takie klasyczne stacjonaty drewniane, jak też tak zwane ciuki z słomy, przez które trzeba przeskakiwać, plus zawsze jeszcze jakieś dodatkowe elementy. Przez wiele lat wprowadziliśmy, szczerze mówiąc, troszkę dlatego, że musieliśmy w jakiś sposób zrobić przejście przez chodnik nad Zalewem Arkadia, takie urządzenie, które nazywa się cavaletti, czyli rozłożone na prawie nad ziemią belki z przeszkód do skakania, przez które konie musiały wolnym tempem przechodzić, móc, żeby je sforsować, a jednocześnie nie dotknąć. W następnej kolejności zaplanowano pokaz historyczny, a po nim niezwykle widowiskową dżigitówkę. Jeźdźcy wezmą również udział w konkursie troczenia siodła. To wszystko obejrzeć będzie można na placu przy Zalewie Arkadia, skąd około 15:30 oddziały konne wyruszą na przemarsz ulicami Suwałk, zakończony wieczorem kawaleryjskim. Drugi przemarsz zaplanowano na niedzielne przedpołudnie, a docelowym miejscem będzie plac u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej. A tam możemy się spodziewać przede wszystkim tradycyjnie dwóch konkurencji w ramach naszych zawodów kawaleryjskich, czyli władanie szablą i władanie lancą, ale wszystkie cały czas pomiędzy i po, no bo oczywiście całą imprezę będą kończyły zawody hipiczne i pokazy hipiczne, natomiast wszystkie przestrzenie czasowe pomiędzy tymi poszczególnymi konkurencjami będą wypełniały pokazy. Będzie na pewno pokaz tak zwanej dżigitówki, czyli sprawności kawaleryjskiej. Będzie pokaz działania drużyny piechoty niemieckiej z czasów I wojny, piechoty obsługującej ciężki karabin maszynowy. No takie elementy, żeby po prostu pokazać, jak to funkcjonowało w tamtych czasach. Chcemy i organizujemy, mam nadzieję, że nam się to uda, bo to jest bardzo trudne, pokazać taki fragment potyczki polskiej kawalerii z oddziałem piechoty niemieckiej z czasów września 1939 roku. Będzie jak zwykle konkurs dla publiczności, będzie też pokaz łucznictwa konnego zorganizowany przez jedną ze stajni podsuwalskich. A że zarówno ułanom, jak i suwałczanom fantazji nie brakuje, zabawa z pewnością będzie przednia. Już dzisiaj jako patron medialny tego wydarzenia serdecznie na nie zapraszamy.